Dzień dobry, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Ratchet & Clank 1. Odcinek 13. Więc tak, jest dzisiaj odcinek półgodzinny, więc nie zanudzi się przy nim oglądając go przez 40 minut. Bo nawet ja tego nie chcę robić, więc jest pół godziny. Jej. Tak, tak. Więc prawdopodobnie już tak zostanie do końca, że będą odcinki 30-minutowe, bo nikomu się tego nie chce oglądać. Przyznam, że nawet sam tego nie oglądałem chętnie, nagrywając mój głos. Wyobraźcie sobie, co to jest za uczucie, nagrywając tak głos przez 40 minut. I tak właściwie oglądając to, co się już kiedyś robiło. Straszne, straszne. A tak znalazłem sposób na tego gościa. W końcu. I powiem wam tyle, że live play z Ratcheta i Clanka to dopiero się mogą pojawić po Ratchecie Gladiatorze. Albo nawet Ratchet Gladiator może być live play, ale aczkolwiek nie. Live play to może być dopiero Size Matters. Musiałbym oczywiście nagrać to znowu, ale okej. Okay. Więc nie wiem, powiedzcie, czy chcielibyście, żeby Size Matters było live, bo dla mnie to było dość trudno by mi było nagrywać odcinki, ale przynajmniej byłaby jakaś z tego niezła frajda. Więc od razu, jeśli już będziecie pisać, czy Size Matters ma być live playem, to napiszcie, czy chcecie wersję na PSP, czy wersję na PS2. Od razu mówię, że wersja na PS2 jest spolszczona, aczkolwiek wersję na PSP mogę ja spolszczyć, to znaczy spolszczyć, po prostu dać na najzwyczajniej w świecie polskie napisy, żeby to miało jakoś ręce i nogi, bo jeśli chodzi o spolszczenie Size Matters w wersji na PS2, jest ono straszne. Robili ludzie, którzy prawdopodobnie nie wiedzieli o żadnej grze z uniwersum Ratcheta i Clanka. Więc są takie złe tłumaczenia, tak samo jak w Secret Agent Clank. Są złe tłumaczenia i ja w Secret Agent Clank będę grał po angielsku, ale przynajmniej dam wam polskie napisy. I ogólnie większość tych polskich napisów będzie z wersji oryginalnej polskiej, tylko po prostu pewne, że... A nie, więc po prostu nagram polską wersję i zmienię rzeczy, które się mi nie zgadzają. Na przykład w polskim tłumaczeniu tajnego agenta Secret Agent Clank jest doktor Niecny zamiast doktora Nefariousa. Pozdro dla kumatych. No właśnie, już po Size Matters mogą być takie lifeplay, ponieważ te gry są już po prostu łatwe dalej. Ja je praktycznie znam na pamięć, ja Toss of Destruction przeszedłem 30 razy, serio, nie żartuję. 30 razy przeszłem Toss of Destruction, więc jej, serio, 30 razy przejść tą grę, to nie jest tak, nie jest źle, powiem ci. Ale dobrze też nie jest, znaczy miałem tylko... To było tak, że po Quest for Booty i Ratchet & Clank kupiłem sobie Toss of Destruction. I to były moje dwie jedyne gry na PS3. W Quest for Booty nie chciało mi się grać, ponieważ nie mogłem przejść jednego segmentu, więc jedna moja opcja to było granie w Toss of Destruction. Żeby mi się nie nudziło, to sobie to przechodziłem, bo fajna była gra, więc sobie przechodziłem i tak z 30 razy. No. Okej, ale to głośne jest to nagranie. Więc mam nadzieję, że podobają wam się również odcinki z Beats, ponieważ lubię tą grę na PSP. Bardzo ją lubię. Szczerze polecam, jak komuś się nudzi w autobusie czy coś, to chętnie polecam, tylko trzeba mieć dużą pamięć na wszystkie muzyki. No, więc trzeba mieć pamięć na te wszystkie muzyki, więc jest trochę źle, no. Znaczy, źle.
No oczywiście mamy wybór, że mamy wybór na PSP. To jest dopiero cud, że mamy wybór na PSP, jaką piosenkę chcemy pograć, a w OSU to musielibyśmy się bawić w jakieś bitmapy, nie bitmapy, czy coś, jak to się tam nazywa. Ale po prostu nam automatycznie wchodzi. Wchodzi i robi to, co mamy grać. Oczywiście nie jest to też za bardzo inteligentne, ale bądź co bądź dobrze się sprawia. Więc ja się w tą grę polecam. Ona jest fajna, super. Fajnie się w nią gra. Jeszcze nie zdarzyło mi się. To nie wiem, po prostu jest ciekawa. Rytmiczne gry na PSP to według mnie jest coś dobrego. Bo w grze rytmicznej o to chodzi, żeby zabić czas. Nie widziałem jeszcze kogoś, kto grałby w gry rytmiczne, bo musiał być. A ja sobie po prostu... nie, chwila. Właśnie takie gry są idealne, jak się komuś nudzi. Bo mi się chce. Nie słyszałem jeszcze o takim kimś, więc ja po prostu lubię w to grać tak po prostu casualowo i sobie gram, więc od czasu do czasu nagram jakiś z tego gameplay z jakiejś mojej muzyki. Może nawet z moich mashupów typu Five Nights at Freddy's 8-bit mashup czy It's Been So Long. The Automated mashup to nazwałem? Automated Remix chyba, ale okej, okay. Nieważne. Więc tak, pogadajmy trochę o maratonach. Ale za chwilę, bo o właśnie, o co mówiłem. Men, you are about to embark on a very dangerous mission. We will be launching a heavily armed surprise attack from our new moon base against a completely unarmed planet. Actually, that doesn't sound too dangerous. Nevertheless, your orders are simple. Destroy anything that moves. Steal the power generators from Gorda City. Then, destroy anything that doesn't move. Oh, and don't forget. We must get to the moon base and stop Dread. No ogólnie, napiszcie również, czy mam gadać na cutscenkę, które nie mają napisów, czy mam gadać. Bo ewentualnie mogę jeszcze z wersji na PS2 od kogoś wyciągnąć po prostu cutscenki z napisami, ile takie są, bo nie wiem, nie grałem na PS2. I sądzę, że skoro mam wersję HD, to chyba nie muszę, bo wersje HD bardzo mi się podobają. No. Ale na pewno kupię Ratcheta Gladiatora na PS2, ponieważ jestem takim nerdem, że muszę mieć coś skolekcjonowanego, żeby można to było zobaczyć. Bo w konsoli nie pokażę, że mam. Znaczy, pokażę, ale nie o to chodzi. Kto mnie rozumie, ten fajnie. Pozdrow dla kumatych. O. Żeby móc się czymś, wiecie, tak pochwalić, żeby mieć satysfakcję z tego, ja to mam fizycznie. Więc reszta gadżetu na PS2 to jest must have. Yeah. It is time to begin your new assignment. Ah, a photo op by your shiny new shuttle. Terrific idea. Oh, you really are an idiot. What? You are to take that shuttle to the moon base and ambush those two miscreants when they arrive. Oh, yes. Who are they again? Those two! Oh, of course. There is just one problem. I'm, too washed up for ground combat? True. That is why I will be loading you my starfighter. You can still fly, can't you? It's settled then. You will acquire the starfighter once you get to the moon. Screw this up, and the endorsement deal is off! But that would ruin me! You wouldn't. Try me. No,
Więc... O czym to ja? Także napiszcie. Nie. No, po prostu lubię kolekcjonować gry w wersji pudełkowych. Nie lubię strasznie jak mam cyfrowe, więc... Po prostu... Kiedyś wszystkie, które mam na PSP, tak cyfrowo kupię w wersji pudełkowej. Ponieważ jest fajnie. Ale na PSP to już na serio. Spyro, 1, 2, 3. W ogóle, a propos Spyro, jest taki problem, iż nie nagram z wersji PS3 Spyro. Jedynki, dwójki i trójki. Nagram jest PSP. Czemu? Ponieważ na PS3 nie... Ponieważ na PS3 się zwalnia soundtrack, ponieważ jest to wersja PAL. A wersja NTSC, którą mam na PSP, się nie spowalnia. Pewnie się zapytać, jak zrobiłem wersję NTSC. No cóż, są takie pewne programy na PSC-cie, które mogą zmienić PAL na NTSC, dzięki czemu się nie psuje soundtrack, więc jest bardzo fajnie. Ja po prostu mogę wyedytować jakieś niedociągnięcia. No. I ogólnie jest dobrze. Tak, tak. I najprawdopodobniej wszystkie gry z PS1 będą nagrywane właśnie na PSP. Bo oni tak samo jak niektóre gry do maratonów, na przykład Kangurek K.O. Challenge, znaczy w tym przypadku K.O. Challenge jest prawdopodobnie będzie nagrywane z PSP. Tajny agent Secret, nie wiem, ja się już przyzwyczaiłem do polskiej nazwy, bo jak komuś wyjaśniam, o co chodzi w tej grze, to używam zwrotu Tajny agent Clank, bo nikt nie ogarnia. Więc Secret Agent Clank będzie z PSP, ponieważ wersja na PS2 wyszła tylko w Ameryce, foch kompletny. I... Co jeszcze będzie nagrywane z PSP? No jeśli zdecydujecie, to Ratchet & Clank Size Matters będzie nagrywane z PSP. I tak, ogólnie teraz to mówię wszech i wobec, bez żadnych niedomówień, że zawieszam jak na razie pracę nad Sonikiem CD odcinkiem 4. Jest to zawieszony temat, kiedyś może do tego wrócę, kiedyś może zaplanuję wreszcie ten odcinek, ale oficjalnie go zawieszam, więc nie oczekujcie go w najbliższym czasie, w późniejszym również nie. Kiedyś go prześlę na najzwyczajniej świecie. Anuluję również maraton Jacka Dragstera oraz Sly Coopera. Czemu? Ponieważ nie chcę mu się na to kasy wydawać i... Jacka i Daxtera niezbyt lubię Jacka i Daxtera. Soja też nie jestem za bardzo przekonany. Może powiecie mi, że jestem wybredny jakoś, albo że jestem fanboyem Ratchet & Clanka, ale cóż. Ja tych serii najzwyczajniej w świecie nie lubię i wiem, że powtarzam najzwyczajniej w świecie. Po prostu niestety tak już mam i tyle. No i po prostu tego nie zrobię. PlayStation Move Heroes również nie zrobię ich jako postaci, tylko zaprezentuję wam gameplay cały Ratchetem i Clankiem. Koniec. Cheating is good. No. Więc to było na tyle z ogłoszeń parafialnych, takich złych. I to chyba było tyle, co anuluję. I w związku z Final Sobotami, które miały być i w końcu się nie odbyły. Final Soboty się nie odbędą, bo szukam innego terminu, jaki by mi pasował. Obecnie nie ma takiego, więc jak na razie pozostałem PS5, a nie chcemy się robić dzień po dniu livestreama. Więc pozostaną tylko i wyłącznie PS5, jak na obecną chwilę. By można było w spokoju, więc wszystkie PS5 będzie można znaleźć na
moim drugim kanale poświęcony właśnie live streamom. Więc do niego będziecie mieli link w opisie. Prawdopodobnie jak wy oglądacie tego Ratcheta i Clanka, to już chyba powinien być wstawiony PS5 2. Więc będzie ok. Będzie fajnie. Będzie ok. Nikt się nie będzie skarżył. Coś źle robię. Yeah. Papa. I chyba zrobiłem najgłupszą rzecz, jaką można zrobić. Czyli renderuję film, znaczy konwertuję go na Rusie 4 i właśnie oglądam mój gameplay i go komentuję. To jest chyba najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek. O Jezu, jaką kiedykolwiek zrobiłem. I powiem wam, że całkiem miło mi się nagrywa te recenzje. Całkiem miło mam trzy nagrane. Nie wiem, czy jak oglądacie ten film, to już macie wysłaną recenzję drugą albo chociaż trzecią nawet. W każdym bądź razie fajnie mi się to nagrywa. Mogę powiedzieć się na dany temat. O recenzję PSP szybko mnie nie proście, gdyż muszę się do tego przygotować. Ponieważ ja tą... Ponieważ... recenzję człowieka, który lubi tą konsolę, to może to po prostu każdy usłyszeć. Więc ja niestety jestem człowiekiem, który bardzo lubi tą konsolę, więc... po prostu z bólem serca będę musiał wymienić parę wad właśnie PSP. Między innymi, które były winą Sony, bo niestety Sony akurat zawiniło z PSP. PSP miał tyle potencjału. I co? I nic. Tyle niewykorzystanego potencjału poszło na marne. A mogło nawet nie powstać Vita, tylko mogło być ciągle PSP. I nie mówię to teraz w złym, że coś hejtuję, tylko mówię, że PSP mogło być dzisiejszym mogło być dzisiejszą Vitą, a nawet lepszą. Ale szczerze, gdyby jeszcze wydali trzeciego Ratcheta i Clanka na PSP, to całkiem by się nie obraził, bo bardzo mi się podobały jedynka, dwójka, co ja gadam, Size Matters oraz Agent Clank, co w Japonii jest nazywane najzwyczajniej w świecie piątką i szóstką, bądź co bądź. W Japonii to mają fajnie, bo oni wszystkie Ratchety mają takie timeline'ie pokazane, więc no i to mają fajnie. No. Znaczy tak hejcąc PlayStation, to powiem, że strasznie mam żal do PlayStation Network, że tylko w japońskim PS Store jest Shadow the Hedgehog. Bo niestety, to znaczy lubię wersję na PS2, mam ją nawet pudełkową wersję, ale fajnie by się tak kupiło na wersję cyfrową na PS3, żeby mogło to sobie tak stawić. Do podziwiania, a ja bym to grał na PS3, przeszedłbym to, mógłbym nagrać wam bardzo dobrej jakości. Oczywiście, broń Boże, ja tu nie mówię, że PS2 ma bardzo złą jakość, bo po tym jak okazało się, że mogę podpiąć kable komponent do PS2, to po prostu patrzyłem na to prawie jak HD. Znaczy, to wymuszało takie HD na PS2 i to bardzo dobrze się sprawdzało. Porównując Sonica Heroes do Sonica... może do żadnego Sonica, tylko porównałem najczęściej do Ratcheta i Clanka. Wiem, że to są dwie różne gry, ale styl graficzny mają, powiedzmy, że podobny. I praktycznie rozdzielczość, to znaczy rozdzielczość, na oko to się nie różniło, tak właściwie. Więc sądzę, że spokojnie można nagrywać z
PS2. Jak ja to robię? Jeszcze żadnego materiału z PS2 nie przesłałem, ale... Okej. Znaczy... Żadnego. Znaczy, się wszyscy widzieli, że nagrałem mój ostateczny test Avermedii, że nagrałem to moje naprawienie obrazu z PS2. Ale to są takie, no, ale takie pełnoprawne nagrania z PS2 jeszcze mojego nie było. Więc pierwszym będzie Ratchet i Clank Size Matters. Więc to właściwie po części również, wiesz, nie. Bo równie dobrze. Nie, Ratchet i Clanka dwójkę to jakoś przeżyjecie, bo tam nie chce mi się w ogóle marnować czasu na te cutscenki, bo ich jest dużo i jeszcze więcej. Więc tam będę gadał na cutscenkach, a tam nie ma na myśli wersji HD, więc będę gadał na cutscenkach. Czy mi powiecie, że nie gadam? Nie, ja tam będę gadał. Bo tu jeszcze to można znieść, ale w Ratchet i Clanku dwójce to jest koszmar. I... szykuje się pierwszy też let's play z gry takiej kompletnie fajnej. Szykuje się let's play na luzie z gry na PS3 również. To będzie taki let's play na luzie połączony z let's playem oficjalnym. I no, mam nadzieję, że dobrze się tym let's play, bo sądzę, że jako iż maraton z Segi przyjął formę Q&A, to głupio robić te... Głupio mi już kontynuować te zagrajmy na luzie z Sonica, że to znaczy zrobić je od nowa. Co ja gadam? Zrobić z Sonica Genesis i Rayman Advance, bo te dwa display możecie sobie zobaczyć u Pomidorowego, a... Powiedziawszy, nie chcę się nagrać tego głosu. Bo już praktycznie obydwie gry zrobiłem w pewnym sensie. Mniej profesjonalnie Rayman Advance, ale zawsze coś. Znaczy Rayman Advance, Rayman 1. Więc najwyższym świecie zrobię z tej gry, a nie z innej. I będzie ok. Może kiedyś, jak mnie znajdzie ochota na Rayman Advance lub Sonica Genesis, to zrobię. Jak na razie tylko z tej gry. Więc mogę wam zdradzić, że to jest Retro City Rampage DX. Kto zna, ten jest fajny. Polecam 11 na 10. Pixelized Gamepad. No. Więc szczerze polecam tą grę. Ja bardzo lubię w klimacie retro i... To mnie właśnie przeraża w Terraria Overworld, czy jakoś tak to się nazywało. Ja Terrarię bardzo lubię za to, że właśnie jest tak, jakbym ją odtwarzał na Sega Genesis, że jest 16-bitowa tak właściwie. Więc to mi tak podpachnia klimatami retro, więc Terrarię z dozą taką niepewności mógłbym nazwać retro grą. A to Terraria Overworld to kompletnie odchodzi od tematu retro, to już są takie, wiecie, takie ala HD tekstury i w ogóle. Ale kupię i zagram. Więc możecie się spodziewać let's playa z Terraria Overworld, bo rzekomo jest tam jakiś, rzekomo będzie tam jakiś tryb fabularny, więc bo albo będzie let's play, albo będą live streamy. To drugie to na pewno nie, ale tak wam mówię, bo jak wyjdzie wersja na PC, to będą na pewno live streamy, a z wersji PS3 będę robił let's play. Więc tak sobie zapamiętajcie, że jeśli wyjdzie Terraria Overworld, to z wersji PC, jeśli będą, to z wersji PC live streamy. A z wersji PS3, jeśli już to mówię, let's play. Oczywiście najpierw muszę sam przejść Terraria Overworld, aby zobaczyć co i jak, żeby wiedzieć jak to przejść, żeby na let's play nie zrobić kompletnej siary. Po prostu jakieś łamagi z siebie, że nie umiem czegoś przejść, a pewnie to na ludzi już by to przeszła i będą się ze mnie śmiać, że stałem pół godziny i nie wiedziałem co zrobić.
No. Więc już była taka sytuacja na moim let's play, że nie przypomniałem sobie gry. Jeszcze tego let's play'a nie ma, ale... No. Już dostałem sobie kilkanaście minut, bo poszedłem tam, gdzie być nie powinien być. Gdzie nie powinienem być. I tak to się zamykało w błędne koło. Na szczęście tak nie było w Ratchet & Clank 2, bo to rozkminiłem, o co chodzi kompletnie w tej grze. Znaczy, jak na razie mam dwie planety nagrane, ale to się zrobi, to się zrobi, spokojnie, to się zrobi. Ale różne będą takie livestreamy z retro, takie kompletne, no spontana będą, więc ja to będę zapowiadał jakoś na moim YouTube'ku. Więc jeszcze zrobię zapowiedź, ale w Prima Prilis będziecie mieli live'a. Nie, to nie jest żart. Naprawdę będziecie mieli live'a w Prima Prilis 1 kwietnia. Czyli 10-17. Nie wiem co, nie będę liczył nic w sumie się. Pyk. Mam nadzieję, że moje starania przy robieniu remiksu, bo coraz... Sądzę, że coraz bardziej... Znaczy, ja bardzo lubię robić te remiksy. Te mashupy i w ogóle. Więc spodziewajcie się... Więcej mashupów i remiksów w tym roku. Bo na serio... Lubię to robić. Po prostu bym to wstawiał. Jak komuś się spodoba moja robota, to fajnie, to dzięki serdecznie za to, że mu się to spodobało. Znaczy, chyba ja nie wymagam od tego, żeby komuś się spodobało, tylko po prostu jestem wdzięczny za to, że docenił moją pracę, że na przykład napiszę w komentarzu fajna muza czy coś, czy nawet jakiś ktoś z zagranicy napisze, to jest dopiero dla mnie satysfakcja, że Polak zrobił coś takiego, że nawet z zagranicy mu gratulują tego. Pozdrawiam mój mashup, pierwszy z FNAF-a. To tam dwóch Anglików, prawdopodobnie Anglików, no ja myślałem, że to są Anglicy, napisali do mnie w komentarzu, że fajny remix, no ja to tak skrócam, że fajny remix, a i jestem dumny z siebie, że zrobiłem coś, co komuś się spodobało. Jest mi bardzo z tego powodu dobrze. Zrobiłem coś takiego, no nie mogę po prostu wypowiedzieć się normalnie, ponieważ to jest taka pierwsza moja sytuacja. Może ktoś tak bardzo docenił tą moją pracę. No, więc ja was zapraszam na następne PS5 o godzinie 18 albo 17, nie wiem dokładnie. Ale jeszcze zrobię zapowiedź tych dwóch live'ów, ten Prima Aprilisowy i ten PS piątek. Prawdopodobnie dostaniecie go w czwartek. Tą zapowiedź. Ale jak będzie na hitboxie, ponieważ YouTube jest straszny, jeśli chodzi o robienie live'ów. W moim przypadku. No. Ogólnie chciałem się was zapytać, jeśli macie PSP, to jakie są wasze przeżycia związane z PSP? Czy macie jakieś miłe wspomnienia, jakieś wasze ulubione gry? To jest takie moje zapytanie dnia. Może coś takiego zrobię, że zapytanie dnia w moich filmach. W każdym razie chciałbym wiedzieć, jeśli ktoś z tych moich widzów oglądających ma PSP, to jaka była wasza ulubiona gra? Dlaczego? Jaki model mieliście PSP?
i dlaczego PSP było dla was fajne albo nie fajne. I może spróbuję to zażegnać, żeby PSP wam się wydawało fajne, więc no. No mi się PSP bardzo podoba. Mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości kupię Vitę, to będę miał podobne odczucia. No, ale oczywiście kupuję ufit, bo nie ma bata, że ja na tym będę grał. Tak niewygodnie, znaczy nie żeby niewygodnie, ale strasznie się odzwyczaiłem od kiełpaskiego trzymania konsoli. Tak, wiem, że będę miał problem kiedyś z DS-em i 3DS-em. W takim wypadku, ale sądzę, że może jakieś uchwyty też są do tego. Może są. Modlę się o to, że są. I prawdopodobnie po zakończeniu naszych zmagań z Ratchetem i Clankiem jedynką dostaniesz jeszcze bonusowy epizod dotyczący tego, jak zdobyć nieskończoną liczbę śrubek. No ale legalnie oczywiście na PS3. Nie wiem, czy działa w to wersji na PS2, ale sądzę, że prawdopodobnie również zadziała. Możecie mnie teraz okrzyczeć, jeśli nie wiem. Bo to są tylko moje przypuszczenia. I powiem wam, że prawdopodobnie również kupię na PS Vicie Ratchet & Clank Trilogy wersję na Vita. Wiem, że to jest po prostu... Żeby mnie teraz nie uważacie na debila, że kupuję dwie same gry, ale to Ratchet & Clank przynosi jest bardzo fajny. Ja Size Matters i Agent Clank mam miłe wspomnienia. Ja sobie grałem, było fajnie. Więc jeżeli jednak powiecie, że Size Matters mam nagrywać z PSP, to będzie to dla mnie bardzo miła niespodzianka, ponieważ widzę, że są jacyś fani PSP. Ja PSP bardzo lubię i chętnie zrobię właśnie swój Size Matters z PSP. I tutaj miałem jakiegoś dziwnego glitcha, nie wiem co to się stało, nagle mnie odwróciło. Nie wiem, czy to było zamierzone przez grę, ale tak mi się stało. No. I tak, najprawdopodobniej 4 za 1 będzie forever. To będzie taki... Wracam z Ratchet'a, to chyba będzie taki forever alone maraton, że no niestety będę musiał przechodzić wszystkie te dwie nieszczęsne gry, załogę Q i 4 za 1 sam, chociaż to jest według mnie jednak smutne, bo chciałem to zrobić tak kanonicznie, aczkolwiek nikogo mam na PS Network, to znaczy mam, nie wiem, tam przyjaciół, nie są jakieś przyjaciółowe osoby, które poznałem w grach. To nie mają tej gry na zniszczeniu świecie, więc mam problem, więc niestety no zrobię na zniszczeniu świecie 4 za 1 playthrough Ratchetem i Clankiem, bo tam automatycznie są dwie osoby i załogę Q Ratchetem, no wiem, że Quark tu największą rolę odgrywa, ale po prostu zrobię to tak, a nie inaczej. Więc dzięki wam za oglądanie i cześć. Perhaps we could obtain a ship in there. Great idea. Let's go.